się... Cicho tam! Tutaj różne dźwięki wydaje, żeby one się uspokoiły i odwrócić ich uwagę, ale nie dało rady, no. Nie dało rady tymi dźwiękami różnymi dzikimi. Bo to raz daje efekt, raz nie daje efektu. To nigdy nie wiadomo, jakie bodźce w danej chwili. No i znowu się zaczyna rejwach. Sodoma i Gomoria, naprawdę, tutaj psy rządzą. Ja nie mam nic do powiedzenia. Ja jestem służącą, sprzątaczką, kucharką, zakupowiczką, zakupowiczką jestem. Co powiesz, Rudzielcu? Chcesz iść do nowego domu, czy nie? No, żeby iść do nowego domu, to się zaprezentuj. Powiedz coś, zaszczekaj. Daj buziaka. O, tak. Oblizać się ładnie, tak. Oblizać. Pu, 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 pu. Co jeszcze, Niuniek, powiesz? Już dużo pokazałeś. O, tak, jeszcze raz. Daj buziaka. O, tak. Niam, 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 niam. Ale pycha była, ale była pycha. Ale dokuczająca. No nie do wytrzymania, to jest... To jest dom, psi dom. Psia mać, psi dom. Psi dom. Kto by chciał mieć psi dom? Jednego pupila macie i narzekacie, ile to roboty z jednym pupilem, a jakie koszty, jakie wydatki, a ile spacerków, ile sprzątania, ile wszystkiego. Guzik, to jest nic. Guzik, prawda, to jest nic. To jest maskotka, zabawka, jeden piesek w domu. No, to teraz dla porównania ze szczotą. O. Dla porównania z drugą szczotą. I tu jest szczota i szczota. Szczota taka, szczota taka. Taka szczota, taka szczota. Szczotek. Szczotek, szczotek, ogonek, 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 ogonek. Taka szczota, taka szczota, taka szczota. Bardzo dobra firma, taka, 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 taka. Bardzo dobra, 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 dobra firma. Taka dobra firma. Taka dobra firma. A ty byś chciał z tą szczotą? Już ją rozkwasić, nie? Na dżazgi. Zniszczyć pani drogie, cenne narzędzie pracy. Och, ty szkodniku. Biją się. Ciekawe, który przeżyje. Ciekawe. Bardzo ciekawe, który przeżyje. Ale jak delikatnie łapką maca, delikatnie łapką miarkuje. Bada. No to są zmysły, zmysłu dotyku,
zmysł węchu, zmysł wzroku. Tylko rozumku mało, mało rozumku, ale swój rozumek mają. Dorosły pies ma rozumek 2,5-letniego dziecka ludzkiego. Dziecko ludzkie, które ma 2,5 roku, to już jest mądrala, można się dogadać. Dogadać. Można się dogadać z dzieckiem ludzkim 2,5-letnim, tak? 2,5-rocznym, 2,5-letnim. Można się dogadać. No to z pieskiem tak samo, bo piesek jest na tym samym poziomie inteligencji, rozumowania i mądrości. Tylko nie umie mówić. Nie umie mówić, ale piesek to jest czteronożne zwierzę. Nie ma postawy wyprostowanej, dwunożnej jak człowiek i nie ma kciuka przeciwstawnego. Dlatego się nie wykształciła większa puszka mózgowa i się nie rozwinął bardziej mózg i są to zwierzęta do tej pory no niżej w hierarchii drabiny. Ssaki naczelne, a na samym szczycie człowiek. Człowiek. Człowiek to brzmi jak? Dumnie czy durnie? Człowiek to brzmi dumnie czy durnie? To zależy w jakim kontekście, w jakiej sprawie, bo ludzie robią mądrze, ale też robią bardzo źle. I nie można tego nazwać mądrze, tylko durnie. Durnie robią czasami. Żyjemy na tej ziemi, ale tak już jest, no. Co chwilę są konflikty zbrojne, wojny. No straszne rzeczy. No. I poszedł spać. No to może skończymy to nagranie. Trochę pokazałam. Takie są szczoteczki. Ta jest do zwykłego czesania, a ta do zamykania łusek włosów, żeby włosy się nie elektryzowały i żeby były uczesane gładko na lustro, na gładko. To są takie specjalne szczotki. I się zamykają łuski włosów. Wtedy włos jest jak rurka, okrągła, gładziutka, błyszcząca, lśniąca. W dotyku jedwabna. Och ty mała mordo, och ty, och ty, och ty, och ty. Pokaż się jeszcze na koniec. Co ty? Co ty, co ty mordo, co ty? Co ty, co ty mordo, co ty? Co ty, mordo, co ty? No, chcę, żebyś pokazał mordę. Jedną ręką bujam, to i druga się buja z kamerą. Ręka z kamerą też potrafi się zabujać. A jak? Buja się, to się buja. Buja, 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 buja. Nie szalej! Jeden taki uparciuch szalejący nie pozwoli mi tu ładnie nagrać filmiku. Co jest grane? Kto tu rządzi? Felek czy dzieci jego? Franek czy dzieci jego? Kto tu rządzi? Low. Low, 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 low. Zamykamy nasz teaczyk, zamykamy naszą buźkę, naszą cwaną mordkę. Naszą cwaną mordkę zamykamy. Och ty, czupiradło, och ty bikiniarzu, ty bikiniarzu, ty hipisie. Ale hipis na koniec wyszedł. Na koniec wyszedł hipis. Bikiniarz. Czupryniasty, śliczny. Jest prześliczny. 2000! I już. Idzie do was. Idzie do was na koniec świata.
będzie z wami 15 lat, a może 18. Buźka, goodbye, my love, goodbye. Goodbye, auf Wiedersehen. Uja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 j
był po prostu York. To był York. Filmowałam Yorka z mojej hodowli. Pieseczek z jedną małą wadą. Poza tym wszystko the best of. Of champion. Champion. A co? Jesteś kochany, jak tak patrzysz w górę i jak można ci mordkę sfilmować, jak uszki tak ładnie stawiasz w pionie, a nie na boki. Nie bój żaby! 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 No nie bój żaby, nie bój żaby! Zamykamy nagranie z Yorkiem. York za 2000 zł. Zapraszam do telefonu, pisać smsy i przyjeżdżać szybko. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy, ten go dostanie. A kto ostatni, ten dostanie innego. Dostanie, kupi, bo to nie ma za darmo nic. Ja też nie mam nic za darmo. Nikt mi mięsa za darmo nie da. Ani kartofla, ani ryżu, ani żółtka, ani sera, ani twarogu nic nie dostanę. Ani szczepionki za darmo nie dostanę, ani tabletki na robaki nie dostanę. Ani syropu na robaki dla najmłodszych szczeniaczków takich 3-tygodniowych. Tak, syropek daję, taki syropek na pasożyty żołądkowo-jelitowe, dla takich najmłodszych dzidziusiów 3-tygodniowych. Nikt mi za darmo nie da. Ale ten piesek jest niedrogo, bardzo tanio. Jest okazja, kto pierwszy, ten lepszy, a ten, kto nie będzie pierwszy i już pieska nie będzie, to są inne pieski. Mam pieski, różne pieski. Za chwilę sfilmuję drugiego malutkiego blondyneczka, zupełnie inny. Inna uroda, inna budowa, inny temperament, a na koniec filmuję ich obydwu. Może będą się bawić? Może będą się bawić, może będą biegać, może będą skakać i wtedy w dynamice dynamiczne filmiki będą. Tak, a to jest taki w statyce, tak? Statyczny film. Nie statystyczny. Nie stateczny, tylko statyczny. Statyka. Stoi, leży, stoi. Tylko główką pokręci i to jest wszystko o tym pieseczku. O tym Joreczku, o tym bardzo smacznym chłopaczku. Chłopaczek, samiczek, samiec. Dzwonić i zamawiać. I jechać od razu. Inne też są. Młodsze są, tak. Starsze są, tak. Niedługo będzie wszystko. Niedługo będzie wszystko. Jeden mówił, że i nic nie będzie, tak? Chciał być prezydentem Polski i mówił, że nic nie będzie. No, ale musi być, wszystko musi być, po to żyjemy, żeby było, no. Musimy mieć wszystko, musimy mieć pieniążki na jedzonko i na frykasy i musimy mieć pieniążki na przyjemności też, bo po to się żyje, żeby trochę mieć przyjemności, a nie tylko obowiązki. A kiedy pojedziemy nad morze? A kiedy pojedziemy nad jezioro? A kiedy pojedziemy w góry? A kiedy pojedziemy do Krakowa? Do Krakowa kiedy pojedziemy? A kiedy pojedziemy na Mazury? Raz w góry, raz na Mazury. W góry, na Mazury. No to żegnamy się, tak? Żegnamy się, lalko? No popatrz jeszcze w oko kamery. No jesteś ślicznotka. No jesteś ruda ślicznotka. Jak rudy lis, jak ruda wiewióra. Pani ci tu nie da spokoju. To ty się odwracasz, pani zaraz przyjdzie tu do ciebie. No. Do usłyszenia, do zobaczenia. Adios pomidoros. Już poszedł spać.